błąd kroków Chyliński do zakończenia 5 minut meczu. 106 do 49 prowadzi Basket Junior Katowice. Wysoka przewaga, 108. No to Ruda coś lisie cianko. Tam na tam skosie może zapakuje. Nie. Nie ten czas. Brawo Kuzowski. Zrób kozioł! Pogoń Ruda Śląska, Basket Junior Katowice. To już końcówka ligi. Ciekawe, czy zobaczymy te drużyny w ćwierćfinałach. No Katowice na pewno, a Ruda jeszcze się musi bić. Jeszcze zmiany. Brawo! Brawo, jak filmuje, to Pogoń dobrze gra. Jeszcze tyle wchodzi. Chyliński schodzi. Bekul. Szalony Bekul. Dobra. Brawo. No jutro chłopcy z rocznika 99 z Pogoni walczą o szkolne rozrywki. Strefa z Zabrzu, zobaczymy jak im pójdzie. Brawo Kuba. Pierwszy skoteczny Kuby. Drugi. To 11:56. Dziewczyny, jak wam się podoba mecz? Nie to... Fajny? A przyceniliście chłopcy z Rudy Śląskiej czy z Katowic? Katowic. Dlaczego? Co brakuje chłopców z Rudy? Proszę?
Na co najbardziej, zwracacie uwagę? Na nogi? Na nogi. Jak są obłożone, to są ładniejsi, tak? Kto? Zibi! Tak. Trafi czy nie trafi? Nie. Ja mówię, że tak. Nie. Jak trafi, to ja dawa. Dobra. Czekaj drugiego. Jak drugi, to będzie remis. Kostuj, trafiasz. I co wy na to? To jeden przytomniejszy. Ale przytomniejszy to jest. Marcin? Ale 9-8. Trzeba. Proszę Państwa, 113 do 58. Ja już będę pomału kończył. Gratuluję Katowiczanom wygranej, ale najważniejszy mecz przed nimi to mecz z Cieszynem, żeby zdobyć mistrzostwo z Rybnikiem. Zastanawiam się. To 13,59. Trafi? Patrzę teraz, czy trafi. Trafi? Ale trafi? Dobra. Pomału kończę. Dziękuję. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Ligi U14 z meczu Basket Junior Katowice Ruda Śląska, który był meczem do jednego kosza, można powiedzieć. 113-60 wygrywa na minutę przed końcem zespół z Katowic.